Witajcie na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj zajmiemy się obliczeniach na liczbach wymiernych, zastosowaniem rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym. W sumie to jest ogólnie, chodzi tutaj o jednostki, ten temat znowu jest taki trudny, jednak tak naprawdę to są głównie jednostki, zamiana jednostek, które już głównie mieliśmy. Są przedrostki, które mieliśmy już w gimnazjum. Oczywiście jest tutaj znacznie więcej, jednak to są te najbardziej przydatne. Tutaj potem mamy mega, giga, tu mamy mikro, nano i tak dalej. Musimy jedynie zapamiętać, że bez żadnego przedrostku to jest o wartości 1, potem jest w górę co 1 deka hektokilo, w dół jest decycentymili. Często używamy centymetrów w prostych zadaniach w matematyce, z milimetrami. Rzadko używamy deka i hekto, deka to głównie na targach, jak ktoś kupuje. Często używamy kilogramów. Tak, oraz gramów. No. Tutaj mamy zamianę jednostek prędkości. Większość, czy z wyjątkiem tych jednostek z prędkości, reszta jest prosta, jest to po prostu mnożenie lub dzielenie przez wielokrotności liczby 10. Jednak tutaj, ponieważ mamy tutaj minuty, sekundy, znaczy czas, który się wyraża nie w setkach, tylko jedna godzina ma 60 minut, więc jedna godzina ma 360 sekund, nie jest to takie łatwe jak normalne jednostki, jednak to też jest proste. Więc mamy tutaj przelicznik, jak się zamienia 1 metr na sekundę, na kilometr na godzinę. Jest to bardzo łatwo rozpisane, żeby zawsze, jak to komuś się zapomni, może wrócić do tego i ma tutaj rozpisane wszystko od początku do końca, więc mam najpierw 1 metr na sekundę, więc 1 metr składa się, to jest 1000 kilometra, więc zapisujemy to. 1 sekunda to jest 1/3600 godziny, też to zapisujemy. I to już są kilometry na godzinę. To się po prostu tak zamienia, to jest najważniejsze tutaj działanie. Potem w pamięci, jak ktoś chce, może rozpisać. Dzielimy, czyli mnożymy przez odwrotność. Jest to 3600 przez 1000, skracamy tutaj 0 i mamy 36, czyli 18/5. Jednak warto zapamiętać, że 1 metr to jest 36 km na godzinę. W kilometrach na godzinę zamiana 1 km jest odwrotna. Czyli tutaj 1 km to jest 1000 metrów. 1 godzina to jest 3000 sekund, skracamy to. Wychodzi, że 1 km na godzinę to jest 10/36 metra na sekundę, czyli 15/18. Widzimy tutaj pewną zależność, ponieważ nie zawsze jest sens rozpisywać to w taki sposób. Wiemy, że jeśli chcemy zamienić 1 metr na metr na sekundę, na kilometr na godzinę, wystarczy pomnożyć razy 3,6. Tak widzimy, to się jeszcze skróci, będzie 3,6. A jeśli chcemy zamienić kilometr na godzinę na metr na sekundę, to dzielimy przez 3,6, czyli jedną, o, tutaj widzimy. Jednak zawsze jak nam się zapomni, możemy do tego wrócić. Tutaj mamy kilka przykładów, właśnie aby zapamiętać. O, mam tutaj 72 km na godzinę, dzielimy to przez 3,6 i to jest 20. I tutaj już mamy metry na sekundę. Tutaj mamy 104,4 km na godzinę, znów dzielimy przez 3,6 i zostaje nam 29. Oczywiście najlepiej to robić na kalkulatorze, żeby mieć pewność, to na sprawdzianach już w fizyce kalkulatory są dozwolone, więc, bo głównie tego się używa na fizyce, rzadko kiedy takie przykłady są na matematyce. No jednak oczywiście warto to umieć, ponieważ matematyka ma dużo wspólnego z fizyką. Tutaj mamy odwrotnie. 21 metrów na sekundę, mnożymy razy 3,6 i to w 75,6. Oczywiście musimy wiedzieć, że tutaj mamy metry na sekundę i tutaj kilometry na godzinę. No i w kolejnym przykładzie tak samo, jak w przednim 15 metrów na sekundę, mnożymy razy 3,6 i to jest 54 km na godzinę. Tak jak widzicie, ten temat też jest prosty, najważniejsze trzeba zapamiętać, kiedy dzielić, a kiedy mnożyć. Jeśli oczywiście tego zapomnimy, możemy to rozpisać, tak jak to było przed chwilą. Zawsze możemy do tego wrócić, przypomnieć sobie i tyle. Przedrostki z układu ESI, które były na początku, czyli ta tabelka, też warto sobie czasami przypominać, aby się nam nie zapomniały na jakimś sprawdzianie. Jednak jest to, wiecie, im dużo z tego korzystamy, czym zadania, to nie ma
opcji by nam się to zapomniało. Tak, w takim razie dziękuję za uwagę. Zachęcam teraz. Będziemy za chwilę zaczynać nowy dział, to będą potęgi i pierwiastki. Zachęcam do lajkowania naszej strony na Facebooku oraz do subskrybowania kanału na YouTube. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam ponownie.